Hej, czyli witajcie wszyscy, witam Was w naszym nowym mieszkanku, po którym dzisiaj mam przyjemność Was oprowadzić. Zapraszam Was do pierwszego pomieszczenia, którym jest kuchnia. Mamy ją zaraz naprzeciwko drzwi i przyznam się szczerze, że jest to jedno z moich ulubionych pomieszczeń w tym domu. Dlaczego? Dlatego, że jest na maksa przestronna, pięknie oświetlona, nie tylko światłem sztucznym, także światłem słonecznym, które pada nam właśnie z tych przepięknych, przeogromnych okien. Mieszkanie jest w starej kamienicy, dlatego właśnie takie duże okna, jest to po prostu w starym stylu, w starym budownictwie zrobione. No i tak, mamy tutaj blat oraz dwa kuchery, które chowamy sobie pod nim i tutaj właściwie jemy obiadki i kolacje. Następnie mamy toaster, jakiś pojemniczek na warzywka, zlew, taki organizer, który kupiłam sobie w Ikei i w ogóle mam taką śmieszną historię związaną z tą szczotką, ponieważ byliśmy w Ikei i powiedziałam Kevinowi, że koniecznie musimy sobie kupić organizer z taką szczotką. No i Kevin powiedział mi: Paulina, ale po co ci taka szczotka? Do czego ona służy? Powiedziałam mu, że do mycia garnków, patelni i ewentualnie jakichś słoików w środku. No i on tak się na mnie spojrzał, powiedział: a miałaś to kiedyś w domu? Powiedziałam, że w sumie to nie. I zapytał się: a przeżyłaś bez tego? Powiedziałam mu, że tak. Na co on stwierdził, że to po co ci to? I ja stwierdziłam, że na nowym mieszkaniu mogę mieć co chcę. A że chciałam taką szczotkę, to sobie ją kupiłam. No i tak, tutaj mamy szklaneczki, kubki i podstawki. Tutaj mamy dafi, jakieś talerze, miski oraz moje termosy. Tutaj mamy kawę, herbatę, tutaj jakieś kieliszki i miski. Tutaj mamy przyprawy i taką mini apteczkę. Piekarnik, szufladę ze ściereczkami. Tutaj mamy pralkę, tutaj nawet nie wiem, o, oleje, mąki, cukry i takie rzeczy. Mamy lodówkę, zamrażarkę, no i jeszcze jedną używaną przez nas szafkę na słodycze, makarony, jakieś tam większe, co to jest? Maga. Ale nie, w sensie to szkło. Na jakieś większe... Przyprawy? Nie przyprawy, butelki. Na jakieś większe butelki. Tam mieliśmy mieć kaszę i płatki, ale Kevin chyba tam rzucił jakieś słodycze i zupki chińskie z tego co widzę. No i tutaj Teduś ma swoje miseczki, które też kupiłam mu pod kolor naszego mieszkania. Jak widzicie, mamy biało z szarą kuchnię i biało-szarą miseczkę też dostał nasz kochany pieseczek. No, także tak wygląda w kuchni. W kuchni pierzemy, w kuchni gotujemy. No i tak to wygląda na co dzień. Jeszcze chciałam Wam na koniec powiedzieć, że kuchnia oświetlona jest także paskami LED-owymi i to jest chyba moje ulubione oświetlenie. Czuję tutaj taki mega fajny klimat i bardzo mi to światło odpowiada. A teraz przejdziemy sobie może do łazienki, którą mamy po lewej stronie, zaraz obok szafy, w której, mam nadzieję, jest porządek. Szafa z lustrem, szafa wnękowa, czyli coś, co teraz w zasadzie nie jest niczym dziwnym. No i mamy łazienkę. Przepraszam Was, ale mega buczy wentylator. No i tak, mamy tutaj grzejniczek, który może nam wysuszyć ręczniczki, które właśnie użyliśmy. Pomyślałam tutaj szlafrok, bo nie miałam gdzie go dać. Mamy tutaj cztery szuflady, w których mamy jakieś takie kosmetyki, pasy zębów, jakieś zapasy kosmetyczne. Oczywiście pojemniczek na mydełko, tutaj mamy szczoteczki, pastę. Następnie o, koszyczek z ręcznikami, czyli coś, co chciałam właśnie mieć zawsze w mieszkaniu. Z tym, że rodzice układali ręczniki na płasko, a ja mogę sobie zwinąć w rulonik. No i mamy tutaj dwa pudełeczka na patyczki do uszu i na paciki. No i nasz prysznic. Prysznic jest bez żadnej listwy na dole, przez co często moknie nam nasz przemilutki dywanik. Trochę mnie to denerwuje, ale mamy taką specjalną zbieraczkę do wody, więc tragedii nie ma.
ale kocyk potem, kocyk, ale dywanik potem długo schnie. Zapraszam Was dalej. Teraz przejdziemy sobie do salonu, czyli części takiej codziennej, gościnnej wręcz powiedziałam. Jak już powiedziałam, to salon to taka część gościnna, część codzienna, w której możemy sobie zobaczyć na przeogromnym, jak dla mnie, telewizorze jakiś serial. Możemy sobie porobić zdjęcia w lustrze. Ten kącik jest przegenialny. W ogóle lustro jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że optycznie wyszczupla. W tym lustrze na pewno będą pojawiały się stories na moim profilu na Instagramie, bo naprawdę ten kącik mi się bardzo podoba. A można tutaj zrobić bardzo, bardzo modowe zdjęcia na Instagram. No z tym, że dodawam je po prostu na relacje. No i tak, mega podoba mi się ta cegła. Chciałam jakoś wykorzystać to, że mamy takie duże parapety. Bardzo podoba mi się styl w kawiarenkach, właśnie takich w starych kamienicach, że zawsze są jakieś takie obrazy położone na parapecie, a oprócz tego książki i poduszki. Jest to parapet, na którym faktycznie mogę sobie usiąść. Może nie jest to jakoś mega super wygodnie, ale zdjęcia na pewno fajne wyjdą. No a oprócz tego po prostu wygląda to ładnie, jest to gdzieś tam przyjemne dla oka, dlatego też postanowiłam tak zaaranżować te parapety. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W ogóle meble z mojego pokoju starego zostały przeniesione na to mieszkanie, dlatego że było totalnie nieumeblowane. Wszystko, co tutaj widzicie w tym salonie, oprócz kanapy, pochodzi z mojego domu bądź z pokoju Kevina. Lampa jest od Kevina i ten fotel, na którym zazwyczaj śpi Teddy, też jest od Kevina. No i stoliczek tam za tym fotelem także. Mamy dużą kanapę, mamy dwa stoliki, dlatego faktycznie, jeżeli przyjdą do nas znajomi, mamy gdzie ich ugościć. Także mega się z tego powodu cieszę, bo nie gnieździmy się w jakiejś małej klitce. Dla naszej dwójki jest przeznaczonych 50 metrów kwadratowych, także mamy naprawdę spore mieszkanie. No i tak. Tutaj mam część szkolną, w której nie mam zbytnio porządku, dlatego że jeszcze za bardzo szkoły nie ogarnęłam. Tutaj mam jakieś kabelki, a dalej stroje kąpielowe. Tutaj mamy mini barek, mamy tutaj po prostu parę butelek z jakimś winem, które dostaliśmy, z czymś, co sobie sami kupiliśmy. Także tego też myślę, że nie muszę Wam pokazywać, kogo interesuje, jaki alkohol pijemy. No i te wszystkie dodatki, które są na maksa różowe, średnio pasują do tego wnętrza, ale chcieliśmy mieć na naszych półkach cokolwiek. Jeszcze nie myśleliśmy o tym, w jakim kolorze dokładnie będziemy kupowali świeczki. Czy nawiązać do szarości, mamy szare kontakty i szare drzwi, czy bardziej kupić coś w takich pomarańczach, bo mamy w końcu cegłę. No jeszcze nie wiemy, ale coś chcieliśmy mieć, także wszystko, co znajdowało się w moim starym pokoju, jeszcze w Włodzisławiu, przenieśliśmy po prostu tutaj. Kolejny pokój to już ostatni na dzisiaj. Będzie to sypialnia. Jesteście ciekawi, jak sobie urządziliśmy sypialnię, która również była całkiem pusta i w której nie znajdziemy praktycznie w ogóle moich mebli. Została tylko toaletka. Ciekawi? Zainteresowani? Zaintrygowani? Idziemy dalej. Zapraszam do sypialni. No i tak, nasza sypialnia nie jest tak samo duża jak salon, ale udało nam się zmieścić szafę, która ma 2 m i 40 cm. Ta strona jest moja, już zdążyłam sobie parę rzeczy poukładać. Nie pamiętam, kiedy miałam tak poukładane ubrania w szafie. Poskładane po prostu, no moim zdaniem, perfekcyjnie. Nasza szafa jest podświetlana. U góry są jakieś tam moje torebki. Za niedługo będę mogła Wam pokazać moją półeczkę na biżuterię, ale jeszcze nie teraz, ponieważ czekam na jedną rzecz i wtedy nie wiem, czy właśnie na odcinku Wam zrobię update, czy na Instastory, jak finalnie to wygląda. No i następnie łóżko. Łóżko, z którego się mega, mega cieszę, bo od razu jak je zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że musi być moje. No i wydaje
wydaje mi się, że idealnie pasuje do tego wnętrza. Pościel na razie też jest różowa, bo zabrałem ze swojego domu po prostu, ale mamy już kupioną jakąś szarą, więc niedługo ją przebierzemy i nie będzie już aż tak różowo. To chciałam wam jeszcze powiedzieć, aha, że obok nas śpi nasz piesek, Teddy. Tutaj też mam wyłożony właśnie szaro-biało-różowy swój kocyk, swoje legowisko. Obok jego ulubiona miseczka, z niej w nocy po prostu może się spokojnie napić i wrócić na łóżko spać. Musieliśmy też przywieźć z domu pufę, która stała zawsze w pokoju rodziców, ale to łóżko jest dla Teddyka za wysokie, czyli nie jest w stanie z rozbiegu nawet na to łóżko wskoczyć. Musiał mieć jakąś podpórkę, no a że pomyśleliśmy tylko o takiej pufie, którą później można wsunąć w trakcie dnia pod łóżko, no to rodzice się zgodzili na to, żeby nam ją pożyczyć, bo stwierdzili, że na domu i tak z niej korzystać nie będziemy. Mój kącik i ostatnie meble, które dostarczyłam z domu, to toaletka, którą już dobrze znacie, z tym, że troszeczkę inaczej ją wystylizowałam. Tutaj będą powstawały piękne makijażowe zdjęcia, czy w lustrze, ponieważ bardzo podobają mi się zdjęcia makijażu na tle cegły. Bardzo podobają mi się też Instagramy jakichś salonów kosmetycznych, które właśnie są ulokowane w starych kamienicach. Podoba mi się ten styl, podoba mi się to, jak w efekcie właśnie wyglądają te foteczki, te Instagramy, więc mega się cieszę, że faktycznie takie mieszkanie znaleźliśmy. Tutaj mam kosmetyki, tutaj mam jakieś takie pędzle, kosmetyczki, rzeczy, na które jeszcze miejsca nie znalazłam. Następnie mamy telewizor, już mniejszy, ten właśnie z mojego pokoju. Tutaj możemy sobie oglądać po prostu serial przed zaśnięciem. Mamy półeczki, tutaj mamy chyba skarpetki i rajstopki. Wszystko też posegregowane. Tutaj mam rajstopy jeszcze zapakowane. Tutaj mam stopki, tutaj mam takie fałdowe skarpety, tutaj mam cienkie rajstopy i grube. A dalej mam jakieś piżamki. Tak, nie myliłam się, też ładnie poukładane, wszystko zwinięte w rulonik, żeby zaoszczędzić miejsca, ponieważ piżam mam dość sporo, zajęły mi aż dwie szuflady. Następnie perfumy, które za niedługo pojawią się, myślę, na jakimś dekoracyjnym talerzu, nie wiem, czy pozłacanym, czy takim porcelanowym białym. Nad tym się jeszcze zastanawiam, na razie są po prostu położone na półce, nic wielkiego. Tutaj mam jakieś kosmetyki do pielęgnacji, też postarałam się je jakkolwiek ułożyć. Jest to w ogóle półka, która nazywa się Alex i bardzo dużo dziewczyn beauty. Właśnie na Instagramie pokazuję, że takiego Alexa ma całego w paletkach, podkładach i tak dalej. Chciałabym też, żeby ten Alex był właśnie tak przeze mnie, powiedzmy, zagospodarowany, ale muszę znaleźć jeszcze parę organizerów. Myślę, że na internecie jeszcze czekają mnie takie mini zakupy właśnie, żeby dokończyć jakby aranżowanie tego pokoju. Mam na myśli właśnie jakieś takie organizery, jakiś talerzyk na perfumy, jakieś pudełeczko na pędzle. No i wtedy już mieszkanie będzie kompletne. Zapewniamy jeszcze o dywanie. O dywanie, który na pewno za jakiś czas pojawi się w salonie. Natomiast teraz musimy ubierać grubsze skarpetki, ponieważ od podłogi dość ciągnie. No, to jest ten minus mieszkania, że jest tutaj dość chłodno, ale jest to do przeżycia. Wystarczą właśnie grubsze, bratowe skarpety i można śmigać dalej. To dziękuję kochani za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze mieszkanie wam się podoba i filmiki, które będziemy w nim nagrywać, również przypadną wam do gustu. No i kochani, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, czekajcie na wielkie update'y i do kolejnego odcinka. Bye, papatki. Ciao.